Witam wszystkich. Pokażę wam, jaki stojaczek zrobiłem sobie kilka lat temu do cięcia drzewa. Używam go jako cyrkularki. Oczywiście mocuję tutaj piłę motorową, co wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Pokażę wam, jak działa cały ten stojak, w jaki sposób tego używam. Może kogoś zainspiruje, może komuś też się takie coś przyda. O, słuchajcie. Cały mechanizm jest bardzo prosty, bo nie ma tu żadnej, jak to się mówi, filozofii. Może ja wezmę telefon i wam mniej więcej z bliska to opowiem, o co się rozchodzi. Sprawa wygląda tak. Tu mam mocowanie i od razu powiem, że trzeba tą wysokość mocowania przemyśleć na tyle, że tutaj, jak przykładamy u góry drzewo, żeby tu się za szybko nie klinowało. Jeżeli tu będzie mała przestrzeń, to nie będzie można przeżnąć grubszego drzewa niż tylko po prostu tutaj ta wysokość. Więc na to trzeba mieć wzgląd. To sobie zrobić odpowiednio wysokie. Co? Kolejna sprawa. Tutaj zrobiłem sobie na motylek z tego względu, że jeżeli bym chciał zamontować inną piłę, która ma tutaj cyngiel w innym miejscu, powiedzmy, mogę sobie to przesunąć odpowiednio do przodu czy do tyłu bez problemu. Tu oczywiście na dwie śruby mocujemy. No i jest to uchwyt typowo tylko do pił, które mają tutaj śruby przy prowadnicy. Inne mocowania, tak zwane te szybkie, niestety tutaj się nie sprawdzą. No i co? No i działanie jest bardzo proste. Przez to, że tutaj naciskam, wiadomo, przykładam drzewo, naciska się cyngiel, no i cała filozofia. I mogę żnąć. Problemem było tylko to, że jeżeli żnąłem, po prostu to wahanie, nawet na luzie, jak już drzewo zostało przeżnięte, to jeszcze po prostu uruchamiało lekko cyngiel i piła tak robiła charakterystyczne takie wrm, 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 wrm. I za każdym razem, to jeszcze przez kilka razy, ja już schyliłem się po kolejne drzewo, a tutaj jeszcze piła sobie tam, wiadomo, luźno, ale fyrgotała, nie? No, a sprawa teraz wygląda tak, że łańcuszek, który idzie tutaj dołem, chcę go, że tak powiem, stąd wyrzucić. A czemu? Jest z nim taki problem, że jeżeli żnę drzewo, zrobi się już jakaś kubka i drzewo albo polano spadnie mi na łańcuszek, no to automatycznie się dodaje gaz i to jest bardzo uciążliwe. Więc będę próbował to przerobić, skrócić ten maszt, bo jest dość wysoki. Zrobiłem taki wysoki, żeby właśnie tutaj było dość dobrze do przyciskania, żeby mi się zgadzała tutaj mniej więcej długość tutaj tego naciągu, żeby odpowiednio się, jak to się mówi, do końca gaz uruchamiał, ale chcę to dzisiaj wszystko przerobić, dlatego powoli będę się tym zajmował. Najpierw pierwsze primo skrócę maszt, to jest obowiązkowo. Maszt zostanie skrócony. Nie wiem jeszcze o ile. Zobaczę. Ale tak. Maszt skrócę, ale spróbuję tutaj dospawać jeszcze kawałeczek kształtownika, żeby wysunąć ten płaskownik na bok. Bo wiadomo, jak będzie krótszy, to tu będzie też mniejszy zapas. A ja potrzebuję tutaj, żeby właśnie wychylona była dość spora część płaskownika, więc tutaj dospawam albo przerobię to jakoś, jeszcze zaraz zobaczę. No tak czy siak, te moje przeróbki zaraz tutaj nagram i wam pokażę, jak to
wyszło i jak to będzie wyglądało, czy będzie lepiej. Też spróbuję zastosować tutaj dwie sprężynki, żeby właśnie to wahanie tego płaskownika, którym napinam gaz, żeby to przystopować, żeby tak nie latało. Spróbuję zastosować dwie sprężynki, które już kupiłem. Jedna jest mocniejsza, druga słabsza. Ale to jak je zamontuję, to też Wam za chwilę pokażę. Także zachęcam do oglądania. No dobra, zacznę od zdemontowania tego, że tak powiem, masztu i go będziemy skracać. Jest on za wysoki. Nogi, wysokość nóg do mojej postury sobie zrobiłem, więc nogi zostaną. Tutaj długość teoretycznie też by można było skrócić, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Na pewno skracamy maszt i będę tutaj dospawywał kawałeczek, żeby ten płaskownik przesunąć lekko w bok, żeby tutaj z boku sobie on chodził i działał. Ja tu mam prawie wszystko zrobione na motylki, więc łatwo mi to zdemontować. Ale z racji tego, że te motylki mnie to troszkę drażnią i denerwują, bo zawsze się zahaczam, a przypilę i tak zawsze mam kluczyk 13, więc zakręcę normalnie śrubki, króciutkie, bez żadnych tutaj drutów, motylków i zawsze kluczykiem sobie docisnę, w razie jakby trzeba było rozłożyć czy też złożyć. Tu mi się jeden łamał, więc muszę kluczykiem. No a jeśli chodzi właśnie o te wszystkie części, zrobiłem ruchome z tego względu, zdejmowane, każdą jedną, czy tą część, czy tą mogę przesunąć do przodu, do tyłu, co daje mi możliwość montowania różnej wielkości pił. Niezależnie jaki będzie model, jeżeli mam mocowanie na dwie śruby, w prowadnicy tylko wiercę dziurkę, żeby można było założyć, tutaj jest jeszcze w maszcie śruba, żeby ta prowadnica nie chodziła, nie latała i wszystko mogę sobie dostosować, jak to się mówi, do moich wymagań, do preferencji piły, żeby to wszystko działało. No dobra, zdemontujemy ten płaskownik, bo ja go muszę całkiem inaczej przerobić, ale to powoli. Najpierw skracamy. Drzewo tnie się i tak mniej więcej na takiej wysokości, szersze rzadko kiedy tnę. Jak już są szersze, ciężko jest podnieść, więc bez sensu, żeby jeszcze większe tutaj pchać, więc spokojnie tutaj z 20 cm obetnę. Tylko tak, kluczyk 10, a najlepiej dwa kluczyki. Tutaj dałem sobie nakrętkę i motylka, żeby zakontrować, bo mi się to zawsze popuszczało. Więc trzeba mieć na to też wzgląd. O, tą śrubkę będę musiał już też wymienić. Słuchajcie, wytarła się. No, już dość mocno, więc ona leci na złom. No dobra, tu musimy odciąć. Zaraz zobaczymy, jaki tu jest wymiar, a ile obetniemy. W tej chwili ten mój maszt
ma 73 cm. Nie wiem, dlaczego ma akurat tyle. Pewnie miałem taki kształtownik, taki uciąłem i taki był. Ale ja go spokojnie tutaj teraz obetnę i zrobię go na 50 cm. Będzie na 50 cm. I myślę, że to będzie wysokość, która mi będzie w zupełności wystarczała. W ogóle to zrobił mi się tutaj jakiś bałagan straszny. Nie przemyślałem tego. Zacząłem kręcić film, a nie posprzątałem sobie. Sprężynki bardzo ważne, będą potrzebne. Śrubokręty chwilowo nie. Ołówek może. To odstawimy na bok na chwilę. I tak. Powoli, zaraz to szybciutko troszkę ogarnę. Rzeczy bardziej potrzebne i mniej potrzebne. O, kluczyk dziesiątka się przyda. No dobra. To jest już do wyrzucenia. Naprawiałem szwagrowi piłę motorową, to parę części muszę wypierniczyć. Zbędne. Uznałem, że zbędne. O. Tu dzisiaj jeszcze będę naprawiał klemę w aucie od akumulatora. Ale to też później. Dzisiaj, teraz w tej chwili interesuje mnie tylko stojak. Więc tak, sobie winklem tutaj wyznaczę mniej więcej jakąś linię, którą tutaj będę ciął. O, to będzie moja wysokość. Mam nadzieję, że wystarczy. Tarczy już dużo nie ma, ale może przetniemy. No dobra, tutaj mamy, u góry musimy wywiercić dziurkę, bo tutaj jednak musi się ruszać, być ruchoma ta część, która będzie napinała linkę czy to łańcuszek, więc tutaj u góry od razu zaraz sobie szósteczką wywiercę otwór. Tylko dobrze by było troszkę zapunktować, z której to będzie strony. Tutaj idzie w tą stronę. W tą stronę. I dość wysoko to zrobimy. Jakiś centymetr od góry i mniej więcej po środku. Chyba po środku. Udało się. Słabo. No dobra, udało się. Ło, ho, ho, ho. No i dobra, tutaj otwór już mamy. Troszkę szlifnę, żeby nie uciąć palca. Więc tutaj już mamy. Teraz musimy się zająć tą częścią, która będzie tutaj. O, i tu też muszę przerobić. Ale to powolutku. Najpierw tak, zajmiemy się górną częścią. Odetnę tutaj kawałek tego płaskownika i przyspawam tutaj obok, żeby dziurka była u boku, żeby był ten płaskownik cały przesunięty, żeby nie chował mi się za ten właśnie za ten mój maszt. Pytanie tylko, ile tego wypuścić. Tu już jest dziurka nawet wywiercona, więc ja to zrobię na jakiś, myślę tak, tutaj od środka mamy
jakieś 1,5 cm. I tu jest jakieś 1,5 cm. Więc tu musimy, 3 to będzie powiedzmy grubość kształtownika. Jeszcze kształtownik ma 2,5, przynajmniej musimy tak 3 plus 2,5, mamy 5,5. 5,5. Nawet nie, bo tu jeszcze przyjdzie szerokość płaskownika. No dobra, jakieś myślę 4 cm tu utniemy i przyspawamy tutaj obok. To będzie na razie takie. Teraz tu przyspawamy ten kawałek. Tu będzie mocowanie na tą śrubkę. I myślę, że to już będzie sobie tutaj wykonywało ten ruch wahadłowy całkiem sprytnie. No dobra, tak czy siak musimy to zespawać. O. Sobie masę tu cykniemy. Maska. Kombinerki bym sobie wziął lub rękawice. W rękawicach by mi było lepiej. Tylko czy nie? Czy ja tu mam gdzieś rękawice, te grube? Nie mam, ajajajaj. To nic, w kombinerkach. To jest tylko jeden spaw, więc może się uda. Ile tu mamy? 99, za dużo. No sobie ustawimy na jakieś 85. Na mojej spawarce 85 jest wystarczająco. No dobra. Ale równo. Heniu, nie strasz mnie? Co? Spawam. Co robi? Spawam. Bo lubię. Spławam już. No dobra. Miałem chwilę przerwy, nastał wieczór. Próbujemy dalej coś robić. Niestety nie miałem przedtem czasu, bo mi coś wypadło. Słuchajcie, zespawałem tutaj kawałeczek, tak jak mówiłem. Dziurkę wywierciłem, oszlifowałem. To będzie tutaj przymocowane. O, w ten sposób będzie to działało. Kolejna sprawa. Tutaj już wcześniej miałem otwory. Chcę tutaj zamontować śrubę. Wcześniej była 6, ale bardzo szybko się przecierała. Teraz dam 8.
i z tyłu mam w kształtowniku śrubę na tyle dużą, żeby główka przeszła. Główkę naciąłem. Oczywiście mogłaby być śruba, powiedzmy, na imbusa, wtedy by było może i łatwiej. Ja akurat nie miałem. Naciąłem sobie zwykłą śrubę. Tutaj dam teraz podkładeczkę i zaraz to przykręcę. A więc tak, w środek dam podkładkę sprężynującą, później po zewnętrznej stronie, żeby to się porządnie trzymało, bo są tutaj dość spore drgania. O. Tak to wygląda. Tutaj też dam podkładkę. Tylko czy ja to dobrze zrobiłem? Może i dobrze. Może i dobrze. O. Tutaj dam śrubę samokontrującą, żeby to mi się po prostu nie popuszczało. To jak zakręcę, to już ma być na amen, że tak powiem. Kluczyk 13. O, po to naciąłem tą śrubę, żeby można było przytrzymać śrubokrętem. A tutaj wezmę sobie kluczyk i to jakoś może docisnę. Jakoś dam radę. Będę musiał co prawda teraz w prowadnicy otwór powiększyć troszkę, bo tam taki oryginalnie jest praktycznie w każdej prowadnicy szóstkowy. No teraz będę musiał powiększyć na ósemkę, ale myślę, że to trochę będzie bardziej stabilne. Nie będzie mi się tak szybko wycierało, bo szóstkową śrubę musiałem co jakiś czas wymieniać, bo mi się wycierała. A tutaj chcę zrobić jakiś motylek, żeby móc prowadnicę zaciskać, bo wcześniej luźno się po prostu trzymała, nie było potrzeby jakoś tego zaciskać, ale myślę, że jak będzie dokręcone, zaciśnięte, to będzie troszkę lepiej. O! I to już tak zostanie. Teraz tak, druga sprawa. Może ja sobie to... Tu muszę uciąć troszkę dłużej. Nie za bardzo wiem jeszcze ile. Wiecie, to wszystko się rodzi w głowie w czasie montowania. Ja to zaraz założę i zobaczę, jak to będzie wyglądało. O, tutaj wezmę śrubkę jeszcze, przyłapię sobie przynajmniej, żeby sprawdzić, czy ta moja koncepcja jest jakaś w miarę logiczna. O. I słuchajcie, sprawa teraz wygląda tak. O, tutaj będziemy mieli teraz, drzewo będzie nam za każdym razem napinało gaz. Na pewno tutaj będę musiał uciąć i tutaj zrobić jakieś... Może śrubę bym tu dał.
tak, żeby po prostu przesunąć albo pugnę tu kształtownik, żeby mi się przesunął troszkę tutaj pod spód, pod piłę. Pugnę. To będzie lepsze rozwiązanie. Odetnę, pugnę. Tu nie będzie mi to kolidowało. To i tak będzie tak naprawdę ruszać się na długość paru centymetrów, więc tu nie ma problemu. Dobra, mniej więcej wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak to zadziała. Zaraz zobaczymy. A więc tak, sprawa wygląda następująco. Tutaj mam znak miejsca, gdzie chcę ugiąć kształtownik. No ale ta ugięta część też nie będzie dużo dłuższa, bo tylko tyle, żeby mi się po prostu chowała pod piłę. Więc myślę, że tutaj jakieś, ja wiem, ze 4 centymetry wystarczająco będzie. Więc ja tu 4 centymetry tą część dolną odetnę całkowicie. To mi już potrzebne nie będzie. Słuchajcie, muszę to urządzenie zrobić jak najbardziej mobilne, lekkie, żeby było łatwe w przenoszeniu, bo wiadomo, można zrobić jakąś wymyślną konstrukcję, nie wiadomo ile by miała elementów, jakichś ułatwień w ogóle, ale ja dążę do tego, żeby to było lekkie, przenośne, po to zrobiłem demontowane nogi i wszystkie części, że jak potrzebuję podjechać gdzieś, czy do klienta, czy gdziekolwiek, rozkręcam do auta, czy jakoś, nie ma problemu, w częściach mogę sobie to przewieźć. I dlatego w ten sposób to robię i dlatego też teraz to przerabiam, bo pracowałem tym już dość sporo, jak mówiłem, kilka lat i po prostu nadszedł czas na zmiany, bo trochę mnie zaczęło już tutaj denerwować tych parę rzeczy. No i co? No i tak to robimy dlatego. Nacinam to tylko po to, żeby łatwo było ugiąć w konkretnym miejscu. Chcę zrobić kąt, tak myślę, że 90 stopni. Chociaż pewności nie mam, ale 90 stopni będzie chyba ok. O, w ten sposób. Tutaj teraz sobie zespawam, żeby to mi po prostu nie strzeliło, bo wiadomo, przecięte. Ale ja tu teraz szybciutko spawikiem pociągnę. Więc to chwila, moment. No i dobra, i tak to zostanie.
Troszkę szlifnę. Żeby to miało ręce i nogi. Ta część będzie już zbędna. Przynajmniej na tą chwilę. No i dobra. Powiedzmy, że to jakoś będzie. Tak myślę sobie, że tutaj pod spodem wywiercę otwór, do którego przymocuję sobie później linkę albo łańcuszek. Nie wiem, co będzie lepsze. Tak czy siak otworek sobie tu zrobię. Nieduży. Zobaczymy, może to pójdzie. Nie wiem, czy na środku, troszkę bliżej krawędzi może. Może jeszcze tak. Szósteczka. Jeszcze jakbym z tej strony troszkę poprawił, to już by było całkiem fajnie. O. Jest otworek. Tutaj się jakiś łańcuszek zapnie. Może wykorzystam jeszcze ten, co mam. Nie wiem. To się okaże. O. Mam nadzieję, że mi to nie będzie się tu klinować. Tu bym coś jeszcze wymyślił, żeby mi to fajnie się szurało. Nie potrzebuję tu dużego manewru, ale fajnie by było, żeby tu mi gładko to chodziło, a tu mi się klinuje o tą sztycę. Chyba, że tu by coś dospawać. Coś by tutaj jeszcze przekombinował. No nie wiem, to za chwilę. To za chwilę. Ja to może obrócę. Postawię na nodze. I kamerkę dam w tą stronę. Żebyście mniej więcej widzieli, mieli też podgląd. Jak to się będzie miało. Troszkę zbliżymy. O. Jeszcze troszkę obrócimy. O. I więc tak. To będzie tu. Tu oczywiście dam nakrętki, podkładki i inne takie. O. To będzie naprężone, żeby było mniej więcej w tej pozycji. I tylko tyle manewru potrzebujemy, żeby gazu dodać. Zwykłe kółeczko. Ale jest zapięte, więc tu sobie przykręcę lekko. Tu między sztycę a motylka czy śrubę na pewno dam jeszcze podkładkę,
śrubę dam dłuższą i dwie nakrętki, żeby zakontrować, żeby to mi się nie rozkręcało. No i słuchajcie, no tak to ma działać, tylko jeszcze kwestia przerobić z tej strony, żeby ten cyngiel działał jakoś delikatniej i ten łańcuszek, żeby był przynajmniej, kurczę, gdzieś w tej pozycji. Wtedy wiecie, jak drzewo będzie spadało, nie będzie mi haczyło o ten łańcuszek i to by mi dużo wtedy usprawniło moją pracę. Tylko co? Spróbuję odciąć tą dolną część, przykręcę za chwilę piłę i zobaczę, czy będzie to tak działało. Zamontujemy tu też sprężynkę, bo wcześniej musiałem łańcuszek tak dokładnie ustawiać, że jak przytuliłem, gaz musiał być, jakby to powiedzieć, łańcuszek nie mógł być za krótki, bo wtedy całą piłę mi aż podnosiło do góry. A wcześniej nie pomyślałem, że to wystarczy zwykła sprężynka i by tą sprawę mocno ułatwiło. Zobaczę, spróbuję tą część odciąć. Ja to specjalnie dospawałem, bo mi to właśnie nie grało. No a co, dzisiaj nadszedł czas, że trzeba to odciąć i będziemy jakoś to troszkę przerabiać. No zobaczymy. Dobra, ja sobie przykręcę piłę, przynajmniej na jedną śrubę, żebym mógł po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to zrobić, żeby to... Tu jest ten otwór, co mówiłem. Nie wiem, czy nie muszę go rozwiercić. Muszę. To nic. Otwór sobie tu przerobię na ósemeczkę. To nie będzie dużo pracy. Zabieg dość szybki i prosty. O. W prowadnicy też to raczej różnicy wielkiej nie zrobi, nie osłabi. Jakby ktoś chciał pomyśleć, że jakoś tam będzie słabo coś tam, nic z tych rzeczy. O, słuchajcie. Tutaj właśnie po to jest ta regulacja, że w razie dłuższej prowadnicy też nie będzie problemu piły zamontować. O. O. O, tak to się prezentuje. Tak to się prezentuje. I teraz tak. Moje cięgno. Zaraz zobaczymy, czy udaje się jakoś wykrócić, żeby, wiecie, ja tutaj dałem dłuższe, żeby mi fajnie ten cyngiel leciutko naciskało, no ale, bo tu mi ociera o rączkę. Ja to już będę musiał przerobić, albo tutaj ugnę troszkę, wtedy tu mi się zmieni kąt. Jest to jakieś rozwiązanie. Tylko ugiąć trzeba gdzieś w tym miejscu. No zobaczymy. Wiecie, metodą prób i błędów. Metodą prób i błędów, no coś tam się wykombinuje. Muszę tylko nadciąć tutaj w dwóch miejscach, żeby mi się to złożyło. Wytnę tutaj taką fałkę, nie za dużą, żebym mógł po prostu później to zgiąć do kupy i zespawać. No najprościej.
Większość rzeczy robię w ten sposób właśnie. Nadcinam, doginam, lekki spaw. Tylko założę sobie nową tarczę. Nową, ale przynajmniej lepszą. No i dobra. Zobaczcie, jak to wyszło. Taką fałkę nacinam. Teraz to dognę do kupy. Zespawam. I mam nadzieję, że będzie. Mógłbym tu jeszcze lekko tutaj poprawić. W samym środku. W ten sposób teraz sobie przyłożę i zobaczę, jak duże to ugięcie powinno być. Czy wystarczające, czy więcej, czy mniej. Czy w ogóle to ma rację bytu, bo może nie ma sensu tego w ten sposób robić. Zaraz to ocenimy. No i co? No i nic z tego, panie i panowie. Nie wiem, czy za ciężko to nie będzie chodziło, ale... Dobra, spróbujemy w ten sposób. Wywiercę tutaj niżej, 2 cm. Kolejny otwór. I to nawet nie trzeba 2. O, 1,5 cm. 1,5 centymetra. Wywiercę otwór, 8. Jeszcze jeden. Tą naciętą część już zespawam, bo to już tak zostanie. Raczej. Chociaż mogę się wstrzymać. Może coś tu jeszcze się urodzi inaczej. Zobaczymy. Tak czy siak, jakieś 1,5 centymetra niżej. Wiercę otwór. Słuchajcie, dobrze jest wszystko robić na jeden wymiar, śruby, nakrętki, tak żeby zawsze mieć dany klucz pod ręką, jak się coś popuści, coś trzeba przesunąć, więc ja tu wszystko robię na kluczyk 13, jest to kluczyk standardowy od piły, więc wszystkie moje śruby i mocowania są na ten sam kluczyk, wiecie, no... Jest to jakieś ułatwienie, bo coś trzeba przesunąć, coś trzeba popuścić. Klucz do piły prawie zawsze mamy przy sobie, nie? Więc jest to, myślę, wygodne. O, to sobie zacisnę. Słuchajcie, to teraz jak lekko ścisnę, już będzie... No, będzie to działało. Kwestia... Czy nie będzie za krótki tutaj? Wiecie, o co chodzi. Czy nie będzie za dużo siły potrzebnej, żeby dodać gazu? No, ale zaraz to też sprawdzimy. Może ja najprostszym sposobem, tak samo wywiercę tutaj otwór. O. I przymocuję ten łańcuszek i zobaczymy, jakie on będzie miał to tak zwane pociągnięcie, czy dość lekko będzie to działało, czy też nie.
to zaraz zobaczymy. Tylko tutaj mi trzeba jeszcze otworek. No dobra, tak czy siak to będzie tu. Tutaj zakładam sprężynkę dość mocną, żeby miała siłę pociągnąć całe to cięgno. No i teraz kwestia tutaj, by też się coś przydało, żeby łatwo można było. Dobra, to załóżmy, żebym widział, jak tutaj to ma być daleko. No i teraz kwestia tego, żeby napiąć ten łańcuszek na tyle. No dobra, załóżmy na to oczko, zobaczymy, co się będzie działo. Pomyślicie sobie, że wykonuję to bez jakiegoś większego przemyślenia i planu. Można powiedzieć, że mniej więcej tak to jest, ale... O. Muszę tutaj przyłapać kluczykiem, żeby się tak mocno nie ruszało. Tu zaraz zrobimy jeszcze jakiś odbój, żeby to nie latało sobie tak bardzo swobodnie do przodu i do tyłu. Ale to za chwilę. Najpierw, żeby to zadziałało. O. O. I słuchajcie, z racji tego, że tutaj ugiąłem i tam jest pod spodem ten cały łańcuszek, tu jak będę żnął drzewo, nie będzie mi to kolidowało. No i właśnie, dość ciężko to idzie. To dodawanie gazu. Zwłaszcza, że drzewo będziemy mieć tu. No i nie będzie to tak. Nie podoba mi się. Wiadomo, lepiej by było sprawdzić podczas cięcia, ale już widzę, że będzie to za ciężko, żeby na full dodało gazu. Sprężynka, widzicie, mocno się naciąga. I żeby dodać gazu, trzeba naprawdę solidnie nacisnąć. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Skróciłem tutaj tą część, która napina mi cyngiel. O. Tylko tą część oczywiście też skróciłem. Tu jednak musiałem tą dziurkę przesunąć. Na tej dziurce nie za bardzo mi pasuje. Musiałem wywiercić jeszcze jedną, tak żeby to mi się lepiej tutaj schodziło. O, chcę tu dać jeszcze jakieś ograniczenie, żeby było cały czas łańcuszek napięty. I mam jeszcze jedną sprężynkę. Tak myślę, czy ją tu gdzieś nie zapiąć, żeby to po prostu lżej się napinało, bo mam wrażenie, że ciężko to chodzi. Tylko co? Bym to wszystko przetestował, jak to działa, no ale jest problem, a mianowicie kupa wody. Nie za bardzo jest jak wyjść, żeby cośkolwiek podziałać, więc na razie czysto teoretycznie myślę, że powinno to być dobrze. No ale testy dopiero jak ta woda deczko opadnie, także myślę dzień, dwa, może gdzieś jutro, może poniedzieli, zobaczymy. Tak czy siak na tą chwilę filmik zakończymy. Ja tutaj tylko, tak jak mówiłem, zrobię jeszcze jakiś ogranicznik, żeby mi się tak daleko tutaj nie cofała ta sztyca, ten maszt cały.
bo nie ma takiej potrzeby. No i to martwi mnie, że troszkę ciężko to chodzi, jak skróciłem tutaj tą część. Jak była dłuższa, to wiadomo, lżej to chodziło. Teraz trochę ciężko. No ale tu z pomocą właśnie przychodzi mi jeszcze ta sprężynka, którą ja gdzieś tu przymocuję, jeszcze nie wiem gdzie. Opcji jest tutaj wiele, bo mam tutaj taką, tak już patrzyłem, że mogę zahaczyć sobie. Jedną ręką, nie wiem czy mi się uda. Tak czy siak, jeżeli tutaj bym zahaczył, o, ona by była naszpanowana, to już by to chodziło troszkę lżej. Kwestia, czy nie będzie to po prostu się samogazować. No ale to już trzeba testy robić na zewnątrz, więc jak ta woda troszkę mi opadnie, bo strasznie mi tu zalało, to wtedy będziemy testować. Na tą chwilę, no przyjmujemy, że tak to mniej więcej będzie wyglądać. Wiadomo, tu mam jeszcze nadmiar tego łańcuszka. Jeszcze tego nie obcinam, bo może być jakaś przeróbka, może trzeba będzie coś przesunąć. Nie wiem. No ale co jeszcze ważnego? Tutaj nie wiem, czy już wspominałem, jest taka łezka. Z tego względu, że różne piły mają tu różny rozstaw, żeby to pasowało do każdej piły. Wiadomo, tu na dwie śrubki, tu dałem zamiast oryginalnych śrub tak, takie wydłużane, żeby można było zarówno docisnąć prowadnicę, jak i z tej strony jeszcze wkręcić drugą śrubę, żeby przyłapać do mojego stojaka. No i tutaj tak samo chcę dać na tą śrubę. Zawsze tutaj było wolne, ale to drży i się wyciera ta śruba. Teraz zechcę dać tutaj nakrętkę motylka albo coś, żeby to twardo stało. Tu między tym a tym też oczywiście nakrętka, żeby to prowadnica nie dotykała do tego masztu. No i to z takich ważnych elementów chyba tyle. Nogi to jak nogi. Na nogi nic nie poradzimy. No zobaczymy. Jak to przetestuję, wrzucę filmik, jak to działa. No cieszę się, że ten łańcuszek będzie teraz tutaj pod spodem, więc spadające drzewo nie będzie mi go podciągało. Mam nadzieję, że będzie to lepsze rozwiązanie. A czy będzie, to się okaże w praktyce. Także na tą chwilę tyle. Zapraszam do oglądania. Zobaczymy, jak to wyjdzie.